Może powiesz nam kilka rzeczy o tym stwierdzeniu, że są dwie oddzielne kategorie ludzi w Biblii? Maybe you tell us few things about this statement. To jest Izrael ze Starego Testamentu. In the Bible there is the Israel of the Old Testament. I odrębnie wszyscy wierzący w Nowym Testamencie. Zwani również przez niektórych duchowym Izraelem lub Kościołem. Czy jest to prawidłowa argumentacja, którą niektórzy wykładowcy propagują? Niektórzy nauczyciele podają, że Kościół to duchowy Izrael. Co sądzisz o tym? To jest długie i trudne zagadnienie i moglibyśmy mieć cały wieczór na ten temat. Musimy rozróżnić dwie rzeczy. Jeśli czytamy w Starym Testamencie o otrzymanych osobistych instrukcjach dla postaci ze Starego Testamentu, jeśli zwrócimy się na przykład do 1 Koryntian, rozdział 10, czytamy o historii Izraela i tam Paweł powiedział, że te rzeczy wydarzyły się jako przykład dla nas. Abyśmy nie byli pożądliwi złych rzeczy. To jest osobista instrukcja. Ten sam rozdział, werset 11. All these things happened to them as types and have been written for our admonition. Wszystkie te rzeczy przytrafiły się im jako typy i zostały zapisane dla naszego napomnienia. A potem przechodzimy do 2 Tymoteusza, rozdział 3, werset 16. There we read that every scripture, verse 16, every scripture, including the Old Testament, is divinely inspired. Czytamy, że każde pismo, włącznie ze Starym Testamentem, jest bosko natchnione. It's profitable for teaching, conviction, correction, and instruction. Jest użyteczne do nauczania, przekonywania, poprawiania i pouczenia. Instruction in righteousness, that means in practical righteousness. Aby instruować sprawiedliwości, to znaczy w praktycznej sprawiedliwości. Teraz w Starym Testamencie dostajemy praktyczne lekcje dla naszego codziennego życia. To jest jedna strona prawdy. Another one that is the so-called dispensational teaching. Jest jeszcze jedna, która jest tak zwaną dyspensacyjną nauką. If we compare Israel in the Old Testament and the Church in the New Testament, jeśli porównamy Izrael w Starym Testamencie i Kościół w Nowym Testamencie, znajdziemy bardzo ważne różnice. Znajdziemy bardzo ważne różnice. Israel's calling was an earthly calling. Powołanie Izraela było powołaniem ziemskim. Calling of the church is a heavenly calling. Powołanie Kościoła jest niebiańskie. Secondly, Israel was always separated from the nations. Po drugie, Izrael był zawsze oddzielony od narodów.
should be a blessing to the nations, but yet they were always separated from the nations. Powinien był być błogosławieństwem dla narodów, ale jednak był zawsze oddzielony od narodów. The New Testament, on the contrary, teaches that in the church there is absolutely no difference between Jew and Gentile. Nowy Testament przeciwnie naucza, że w Kościele nie ma absolutnie żadnej różnicy między Żydem a poganinem. We are one body. Jesteśmy jednym ciałem. Something totally unknown in the Old Testament. Jest to coś zupełnie nieznanego w Starym Testamencie. The church is not the spiritual Israel. Kościół nie jest duchowym Izraelem. Church is unknown in the Old Testament. Kościół jest nieznany w Starym Testamencie. Przejdźmy do pierwszego rozdziału Kolosan, aby udowodnić to. Kolosan, rozdział pierwszy. Wersety 25-26. Aby udowodnić to, że ciałem Chrystusa jest Kościół, że tego Kościoła sługą został Paweł zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym, co do Pawła, by w pełni rozgłosił Słowo Boże, o czym mówią wersety 25 i 26. I to jest potwierdzone w Efezjan, rozdział 3, werset 5. Paul speaks about the mystery of Christ, that is Christ and his church, and he says this has, in other generations, this has not been made known to the sons of man, as now it has been revealed. Tajemnica Chrystusowa nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Paweł mówi tam o tajemnicy Chrystusa, który jest Chrystusem. W innych pokoleniach nie było to znane synom ludzkim, jak teraz to zostało objawione. Prawda o Kościele jest absolutnie nieznana w Starym Testamencie. Oczywiście my w świetle Nowego Testamentu zdajemy sobie sprawę z cieni i obrazów w Starym Testamencie. According to these two verses we have read in Colossians and Ephesians, the truth itself was absolutely unknown in the Old Testament. Ale zgodnie z tymi dwoma wersetami, które czytamy w Kolosan i Efezjan, sama prawda była absolutnie nieznana w Starym Testamencie. And there is another argument that makes it absolutely impossible that the church is the spiritual Israel. I jest jeszcze jeden argument, który sprawia, że to jest absolutnie niemożliwym, aby Kościół był duchowym Izraelem. Że Kościół jest duchowym Izraelem. If the church was, or I put it in other words, if Israel was changed into the church, Israel would not have a future. Czy Kościół był, czy nie? Mówiąc inaczej, jeśli Izrael byłby przemieniony w Kościół, to Izrael nie miałby przyszłości jako Izrael. Ale jest tak wiele obietnic danych Izraelowi i wszystkie one zostaną spełnione w czasie milenium, jak zacznie się nowe przymierze. Więc z tego powodu jest to niezgodne z Pismem Świętym mówienie, że Kościół jest duchowym Izraelem, bo nie jest Izraelem w żadnym sensie. Dispensations or households.
Jeśli czytamy Biblię, to widzimy, że są różne dyspensacje lub domostwa. If we don't distinguish these different dispensations, we will make a lot of confusion. Jeśli nie rozróżnimy tych różnych dyspensacji, wprowadzimy wiele zamieszania. Istnieją wielkie różnice pomiędzy Izraelem a Kościołem. Reading the history of Israel, we get a lot of personal instruction, yes? Więc czytając historię Izraela, dostajemy wiele osobistych instrukcji. We also get shadows and pictures of the church in the Old Testament. Znajdujemy też cienie i obrazy Kościoła w Starym Testamencie. The truth of the church is unknown in the Old Testament. Prawda o Kościele jest nieznana w Starym Testamencie i Kościół nie jest przekształconym duchowym Izraelem. I Kościół nie jest przekształconym duchowym Izraelem. Jeśli weźmiemy pod uwagę dwóch braci wymienionych Galacjan, Izmaela i Izaaka, to chciałbym wam tylko przypomnieć o istotnej rzeczy. Izaak nie był synem Izmaela. Izaak był bratem Izmaela. So he was not a successor of Ismael, but he was his brother. They had the same father. Więc nie był następcą Izmaela, ale był jego bratem i tego samego ojca. Yes. So that makes it very clear that the argument that Isaac is the church and Ismael is Israel under the law does not make sense. Tak więc to czyni bardzo jasnym, że argument rzekomo Izaak jest Kościołem, a Izmael jest Izraelem pod prawem, nie ma sensu. Please don't mix up Israel and the church. These are two different things that scripture clearly distinguishes. Proszę, nie mieszaj Izraela i Kościoła. Kościół i Izrael to są dwie różne rzeczy, które Pismo Święte wyraźnie rozróżnia. Więc mam nadzieję, że to będzie choć trochę pomocne dla siebie.